Dzień dobry, tu Tomek Golonko, portal na temat.pl. Dziś pytamy przechodniów, jak oceniają zmianę rządu. Bardzo dobra zmiana, czuję ulgę i generalnie jestem bardzo zadowolona. Byłam pełna czarnych przeczuć, że znowu będzie kolejna kadencja PiS, więc jestem bardzo zadowolona. Mam wrażenie, że cokolwiek się stanie w tym rządzie, to na pewno liczę, że będziemy bardziej złączeni, głównie przez to, że mamy taką różnorodność teraz. Ja to w czarnych kolorach widzę, a od stycznia zobaczycie, jak to będzie wszystko wyglądać. Wszystko pójdzie w górę, bo to jest wiadomo, że pójdzie w górę, bo będą zwalać na tamten rząd, że nie ma po prostu pieniędzy, że nie było, że tam ci gdzieś te pieniądze, coś się stało. Wszystko pójdzie w górę. Może wreszcie ludzie się obudzą i dojdą do siebie, co zrobili, na kogo głosowali. Bardzo się cieszymy. A z czego najbardziej się panie cieszą przy tej zmianie rządu? No z tego, że jest nowy rząd, że będzie inaczej. Że wreszcie PiS poszedł pod stawkę. A jestem szczęśliwy. Nie jestem z Warszawy. Mhm. Dwa razy przyjechałem na wezwanie pana premiera Tuska. I jestem przeszczęśliwy. Żałuję tylko, że tyle jest rozruby i przeciwności. My jesteśmy, panie, za tamtą ekipą, która po prostu rządziła. Myślę, że będą duże zmiany i raczej chyba nie na lepsze, tylko na gorsze. Boję się o wyprzedaż po prostu firm państwowych, które były, że zostaną sprywatyzowane. I wracamy się do PRL-u. A co było w PRL-u? Dwie herbaty, przepraszam, jedna kawa i jedna na gwiazdkę czekolada z orzechami. To było super. Chociaż jedno, był świeży serek, tani, niedrogi, można było wszędzie kupić. A teraz nic nie ma, wszystko jest w marketach. Ale mimo wszystko zahamuje wszystkie budowy, które się zaczęły, zahamuje wszystko, co dali i cofniemy się. Do PRL-u. Nie. Stoimy nad skałą i zrobimy krok do przodu. Czy panie są zadowolone ze zmiany rządu? Co się najbardziej podoba? To, że wróci do nas właściwie konstytucja i będziemy państwem teraz praworządnym. Będziemy mieli wolności obywatelskie, będziemy... Będą mieli lepiej, podniesione będą emerytury. Ale poza tym wydaje mi się, że wróci do nas normalność i odzyskamy swoje miejsce w świecie. Doświadczaliśmy tego rządu. Był 8 lat temu, się skończył z kretesem. To czego się pan najbardziej obawia? Tak poważnie się pytam. Obawiam się utraty wartości moralnych, nie bronienia wartości moralnych i obawiam się też takiego sprzedania Polski. Jej suwerenności. Ja się cieszę. Dlaczego? Ponieważ bardzo długo PiS rządził i uważam, że fajnie tak dla odmiany, że opozycja wygrała, żeby coś się działo. Ja uważam, że jest lepiej, że tak jest, jak jest. Że jest ta zmiana. Oczywiście, że tak. Dlatego, że to, co tamci zrobili, bo pełowcy też nie są super, wie pan. Oni wszyscy mają tam po trochu. Z tym, że trzeba być w porządku. Jest to miecz obosieczny, bym powiedziała. Dlaczego? Z jednej strony wszyscy mają wielkie nadzieje, ale z drugiej strony wiadomo, jaka jest polityka. Jedno się obiecuje, drugie się robi i zobaczymy.